Witam Was w kolejnej pociągowej przygodzie, również trzydniowej. W ilu odcinkach to się zakończy, trudno mi jeszcze w tej chwili to powiedzieć. Myślę, że będzie równie, co najmniej równie ciekawie, a może nawet bardziej niż poprzednio. Biegnę na stację Beppu Daigaku, jak pamiętacie z poprzedniej przygody, a po to, aby podjechać do Beppu Głównego i stamtąd wsiadam w Sonic i jadę do Fukuoki i tam rozpoczyna się pierwsza część mojej dzisiejszej przygody. Dzisiejszy dzień będzie bardzo napięty. Znowu zaplanowałem bardzo dużo. Będzie się działo. Ciekawostkę chciałem Wam powiedzieć, że w japońskich pociągach na siedzeniu przed Wami zazwyczaj znajduje się taka mała kieszonka, która służy do włożenia tam biletu, aby nie trzeba było później go gdzieś szukać po kieszeniach, jak przyjdzie konduktor do sprawdzenia. Dotarłem do Fukuoki, moi drodzy, i teraz za 15 minut mam następny pociąg. Specjalnie tu przyjechałem, aby tym właśnie pociągiem się przejechać. Nazywa się Kawasemi Yamasemi. O, widzę, że już stoi tutaj. Jest to specjalny pociąg, którym pojadę z powrotem do Kokury. On jeździ na tej trasie w tej chwili. Normalnie ten pociąg jeździ na zupełnie innej trasie, ale uległa ona trochę ponad rok temu uszkodzeniu. No i tymczasowo jeździ na tej trasie. Nazwa pociągu bierze się od ptaków, czyli kawasemi, czyli rzeczny semi, i yamasemi, czyli górski semi. Po angielsku te ptaki nazywają się kingfisher. Jakiś tam kingfisher, nie pamiętam jaki dokładnie, ale... Prezentuje się przód tego pociągu. Czyli są dwa wagony, jeden jest zielony, drugi niebieski, a do nich jest jeszcze dołączony taki tutaj pociąg, który też wygląda nieźle, ale tamte dwa niebieskie i zielone są główne. Jak w Kokurze wysiądę, to będę miał bardzo mało czasu. Muszę przesiąść się ponownie na Sonic i wrócić do Beppu, a tam będzie czekał na mnie już kolejny pociąg, ale to później się o tym dowiecie. Prawdopodobnie już w innym odcinku. A, coś takiego. Dobrze, wbijamy na pokład. Dziuichi, okej. Ja to teraz... To jest moje miejsce. Bardzo elegancko prezentuje się pociąg. Skorzystam z okazji, że pociąg nadal stoi, więc przejdę ile się da i postaram się go sfilmować wnętrze. Później w czasie jazdy będzie znacznie trudniej. Wróciłem do pierwszego wagonu. Teraz przejdźmy, zobaczmy jak to się prezentuje.
Pierwszy dział siedzenia standardowe, później takie boczne. Też będę się próbował później wbić na takie boczne, aby sobie siedzieć i komfortowo patrzeć przez boczne okno. Jest to też sekcja bufetowa, ale tu jest nieczynna, przynajmniej na razie. I tak się prezentuje pierwszy wagon. Piękne, bogate wykończenie. Jakiś projektant, który kilka innych pociągów też zaprojektował w Japonii, wykonał projekt tego również. Już się sufit. Wszystko jest z drewna cedrowego, z tego co wyczytałem, wykonane. Piękna jakość tych kanap. Czuć ekskluzywność tego pociągu. Piękny. No tutaj owy ptaszek, kawasemi, czyli rzeczny semi. Kingfisher. I tutaj toaleta. Toaleta, zobaczymy czy też ekskluzywna. No, toaleta dosyć standardowa. Ale jest nawet z bidetem. Z tego co widzę. W toalecie jest też ptaszek. Ok, chodźmy dalej. Wracam do mojego pociągu. No i do mojego wagonu, nie do mojego pociągu. A, różne ciekawe alkohole są też. Zabawki jakieś, gadżety dla dzieci. Jest bufet. Pani tutaj się przygotowuje do rozpoczęcia. Nawet koszulę, wyobraźcie sobie, można kupić sobie w pociągu. Co tu mam jeszcze? Chusteczki. Małe ptaszki. Są różne książki, te pewnie do poczytania, podejrzewam, do pożyczenia. Są geta wykonane z takich materiałów. Okej, ruszyliśmy. Tak, tu sobie przyjdę posiedzieć. Tu będzie fantastyczne miejsce do obserwacji. Zobaczmy, czy jest wygodnie na tych ławkach. O, bardzo fajnie tu jest. Tutaj taki mini salonik po dwóch stronach tego typu, można sobie siedzieć i dyskutować. Ale piękne, piękny jest ten pociąg, pięknie wykonany. Mamy nawet witraż tutaj w oknie. No dobrze, i teraz ten kolejny wagon. Tutaj możemy zobaczyć kabinę kierowcy akurat, ponieważ tutaj jest koniec tego wagonu mojego, czyli to jest ta część, gdzie siedzi kierowca zwykle. Znaczy tutaj w zasadzie po tej stronie akurat pomocnik, bo kierowca z drugiej strony tutaj.
śmieje. Teraz chodźmy do kolejnego. Tutaj kolejna szoferka kierowcy. No i ten jest już taki nieco bardziej ubogi, ale prezentuje się całkiem przyjemnie. Ma swój klimat, trzeba przyznać też. Są też kartki, więc później taką kartkę też weźmiemy. Kartki, ludzie atakują. Tu jest kartka z tym pociągiem, w którym ja siedzę. Przybijemy pieczątkę. Okay, czyli mamy jedną z jednym wagonem, kałosemi i osemi. Tu jeszcze była taka i taka pieczątka. Do mojej loży. To mi się podoba strasznie ta miejscówka. Przeniosłem się tymczasowo tutaj, chociaż rezerwację mam w innym miejscu. Zobaczymy, jak się ktoś zgłosi tu z biletem, to będę musiał opuścić oka. Stewardessy machają cały czas. Pociąg zwykle jeździ na trasie pomiędzy Kumamoto a miejscowością, która zapomniałem w tej chwili jak się nazywa, ale jest to piękna górska trasa, w dużej części przebiegająca wzdłuż rzeki. Z tego co wyczytałem, ta trasa znajduje się na liście top 3 pociągowych pięknych tras w Japonii, więc olbrzymia szkoda, że jest ona niestety nieczynna. Doszło tam do jakichś, nie pamiętam, podmyć czy obsunięć ziemi. No w każdym razie już ponad rok jest nieczynna, no ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzięki temu ten pociąg został przesunięty na tą trasę i teraz porusza się pomiędzy stacją Hakata i Mojiko. Niestety
Niestety nie mam na to czasu, aby pojechać do samego końca trasy Modziku, ale to jest zaledwie 10 minut więcej od Kogóry, więc w sumie nie ma wielkiego problemu, że nie przejadę całej trasy. Natomiast mamy okazję zobaczyć ten pociąg i rozkoszować się nim. No, dzisiaj dosyć napięty program, ponieważ kiedy tylko dojadę do Kokury, będę miał kilka minut na przesiadkę z powrotem w Sonic, aby wrócić do Bepu i z Bepu zobaczycie, czym będę jechał dalej. Podobnie jak w Yifuinomori, pani również oferuje zdjęcia pasażerom z tabliczką. Jest też możliwość takich 360 stopni gogli 3D założenia i oglądania sobie różnych rzeczy. Arigato gozaimasu, semasen. Jest napisane okno do obserwacji ptaków. Jest pokazywany fragment trasy i miejsca po drodze, gdzie pociąg oryginalnie jeździł. Myślę, że jak ta trasa zostanie kiedyś ponownie otwarta, to z pewnością trzeba będzie się tam wybrać, skoro znajduje się na liście top 3 całej Japonii. Można tam też również przejechać się takim pociągiem klasyczną ciuchcią. Tu jest ta trasa z Kumamoto tam dalej do Hitoyoshi, to właśnie tam, gdzie wzdłuż rzeki prowadzi trasa pośród góry, niesamowita. Mam nadzieję, że będzie jeszcze uruchomiona. Piękne jest wykonanie, to drewno cedrowe. No jeszcze jadąc tą wspaniałą górską trasą oryginalnie, gdzie ten pociąg jeździł, musiało to dostarczać niesamowitych wrażeń. Dziewczęta, jesteśmy w Kokurze teraz, więc teraz mam godzinkę niecałą, pomyliłem się w obliczeniach. Polecam, jeśli mielibyście okazję się nim przejechać, będąc tutaj, to za nas. Jeszcze jeden fakt na temat pociągu, jest to napęd diesla. Stąd jeszcze jedzie do
Modzico do stacji, która to jest już samą końcówką wyspy Kyushu i stamtąd są mosty, jest też tunel, który można przejść na wyspę Honshu, ale to będzie zupełnie temat na osobny podróż. Kiedyś tam przyjadę samochodem w rejon Modzico i tam filmuję to, co mam sfilmować, ale tego wam oczywiście nie mogę jeszcze teraz powiedzieć, bo zepsułbym niespodziankę. No dobrze, to teraz kawka i wracamy do Beppu, a myślę, że na ten odcinek już się chyba z wami pożegnam. Zobaczycie, co działo się dalej dzisiejszego dnia. Cześć. Mam jeszcze odrobinę czasu, więc po zakupie kawki wyszedłem tu przed stację Kokury, bo nigdy tu nie byłem. Ignacy tu kiedyś mieszkał. Pozdro, Ignaś. Wreszcie cię odwiedziłem, ale ciebie nie ma niestety. Widzę, że tam mają jakiś powietrzny ogród. Którędy tam się można dostać? Tam są schody, widzę. I tam są. Więc tutaj jest zorganizowany. U góry są jakieś, widzę, handlowe tam pasaże. Coś takiego. Tak się prezentuje z zewnątrz stacja Kokura. Lećmy na górę. Jakiś duży budynek wygląda, może jak jakieś centrum handlowe naprzeciwko. I mały rzut oka na ulicy. Też ładnie położona jest Kokura, bo ma też jest otoczona górami z wielu stron. A tu rzut na drugą stronę. Naprzeciwko jakiś autobusowy od razu mają dworzec. A tam u góry takie coś jeździ. Taki pojazd. Interesująca rzeźba, bębniarze. Cześć gołąb, jak się miewasz? Czy chciałbyś udzielić wywiadu małego dla japońskiej prowincji? No nie uciekaj. Kiedyś trzeba będzie przyjechać do Kokury na penetrację, eksplorację. Przejechać się tym. O, tutaj muszę sprawdzić, gdzie, dokąd to jedzie. Będzie niezły widok stamtąd. Będzie można sfilmować. A, no to myślałem, że tu jest ogród na górze, a tu jest tylko coś takiego. Ten klomb dookoła, a tam na dole jest wejście. Wracam do Beppu, tym razem Sonikiem niebieskim, to jest inny typ, bo dwa modele jeżdżą, biały i niebieski, tym będę jechał po raz pierwszy. Siedzenia również odwracane są.